wylecieliśmy tutaj z Kopenhagi. To miejsce już od dawna pociągało nas, ale dopiero teraz postanowiliśmy tutaj przylecieć. Jest początek lata, lipiec, ale pogoda tylko dzisiaj może być dla nas łaskawa. Jest to kraj, który bardzo często zasnuty jest chmurami, pada deszcz, temperatura właśnie w tym czasie średnia to jest 14 stopni Celsjusza. Ale dzisiaj odważnie krótkie spodnie i koszulka z krótkim rękawem. Mamy nadzieję, że ta słoneczna pogoda utrzyma się nieco dłużej. Będziemy tutaj tydzień, będziemy chcieli Wam pokazać niezwykłość tego miejsca. Jak się nazywa ta miejscowość? Hello. Hello. Rejkola. Rejkola? Rejkola. Czy już teraz wiecie, jak to się nazywa? To jest tutaj gdzieś obok tego? Jak widzicie, jest tu bardzo mnóstwo takich pokreskowanych dróg, gdzie te drogi są ubitej lawie, ale bardzo często są nieprzyjezdne w takich momentach, gdzie musimy przyjechać przez wodę. One są tylko wtedy stworzone właśnie do takiej przeprawy dla takich samochodów terenowych. My dzisiaj będziemy jechali tutaj stąd, gdzie jesteśmy, próbujemy przebić się całą tutaj północną częścią Islandii, aż dojechać na wschód w okolice gór wodospadów. Dobrze, że tutaj przyjechaliśmy, bo brakowało wyraźnie tabliczki Warszawa, 2843 km. Nie będziemy jechali już teraz wzdłuż fiordu, bo byśmy musieli jechać około 300 km, żeby pomknąć na wschodni kraniec wyspy. Musimy się gdzieś tutaj przebić, którąś z takich dróg. Musimy się przebić przez ląd, omijając całe fiordy, będziemy mieli trochę krótsze drogi. Ale żeby zrozumieć Islandię, to cię coś Wam pokażę. Jest od pewnego czasu, żeby przybić tą tabliczkę, przejechały dwa samochody, słownie dwa samochody. Ale dosyć ważnym znakiem tutaj drogowym jest znak, który pozwala przejść pieszym. A więc pozwólcie, że przejdę. Bo to są znaki. Stoję dosłownie na krawędzi końca wybuchu wulkanu. Wulkan wybucha, ale następnie opadają popioły. Jesteśmy oddaleni o 30 parę kilometrów od wulkanu, którego ostatni wybuch miał miejsce w 1984 roku. Wcześniej, 10 lat wcześniej, też był wybuch, więc przez 10 lat wulkan był niezwykle aktywny. Mnóstwo ludzi tam jedzie obejrzeć to miejsce, ale teraz zdajcie sobie sprawę, zobaczcie, ten autobus i spójrzcie na proporcje, to jest wszystko popiół po wybuchu wulkanu. Zobaczcie. Za moment dotrzemy do najmłodszej lawy. Tej lawy sprzed kilkunastu lat, która zastygła. Ale krajobraz iście księżycowy. To oczko wodne, które widzicie za mną, powstało z topniejącego śniegu. Jestem we wnętrzu krateru, który wybuchł w 1984 roku, a więc trzymam w ręku kawałek lawy, który ma niecałe 20 lat. Jeżeli dotkniemy skał, to cały czas czuje się, że są one ciepłe.
Detfoss to największy islandzki wodospad. Ma wysokość 44 metrów, a w ciągu sekundy przelewa się tutaj ponad 500 ton wody.